Cześć, witam serdecznie z tej strony Kamstar, a dzisiaj mówimy sobie kolejne zadanie. Tym razem mamy tutaj zrobić sobie ryby w wyzwaniu Aquamena i musimy złowić dwie, dwa rodzaje ryb w jednym meczu. Już tłumaczę, co chodzi. Oczywiście pewnie dużo osób będzie nie wiedziało, jak zrobić to questa, ale ja wam tutaj pokażę w miarę taki chyba szybki sposób i szybko wytłumaczę, co chodzi. Jak wiecie w Fortnite mamy tak naprawdę trzy rodzaje ryb i jest to właśnie e, zwykła pomarańczowa ryba, która właśnie tutaj pływa na przykład. Jest dodatkowo właśnie taka sama ryba w kolorze niebieskim, która daje nam shielda. No i jest zwykła, tak jakby szprotka, która po prostu jest szara i daje nam HP. No i teraz można oczywiście zrobić tak, że złowimy sobie w tych fishing spotach na przykład pomarańczową rybę i niebieską rybę. Tylko, że to jest mały haczyk, że... Na no to jest dosyć mały procent. Dlaczego? Dlatego, że właśnie niebieska ryba ma dużo mniejszy procent niż właśnie ta pomarańczowa. No i dodatkowo z fishing spotów leci również broń. Dlatego według mnie, żeby zrobić tego questa szybko, jeśli na przykład macie problem, no to ja osobiście rekomenduję zrobić coś takiego, że łowimy sobie właśnie w fishing spocie. No i tutaj liczymy właśnie na jakąś jedną rybę. No i przypuśćmy, że nam wypadnie, nam zaraz zobaczymy co złowimy. O proszę, złowiliśmy tą rybkę. No i tutaj... Teraz możemy dalej łowić, może nam akurat wypadnie właśnie kolejna ryba, e, tym razem może niebieska czy coś, albo po prostu właśnie wypadnie nam broń, czy na przykład ta sama ryba, czy po prostu wypadnie nam e, coś niepotrzebnego, bądź na przykład właśnie spot się skończy tak teraz. No i mamy dwie ryby i co teraz zrobić? Już tłumaczę. Jeśli mamy dwie ryby, to najlepiej jest teraz właśnie złowić sobie zwykłą rybę. Czyli podsumowując, jeśli macie jedną rybę właśnie z fishing spota, na przykład właśnie tą... E, niebieską bądź e, pomarańczową, to łowimy sobie w zwykłej wodzie szprotkę. Jak widzicie, to jest na no, rybek się nazywa i to też jest rodzaj ryby. Dlaczego warto tak zrobić? Już tłumaczę, dlatego że tutaj mamy dosyć dużą szansę, że ją po prostu złowimy w zwykłej wodzie, obędne gdzie rzucimy. Wystarczy, że właśnie jest jakieś jeziorko Jakieś, właśnie, po prostu woda, to tam właśnie można złowić te ryby. Jak widzicie, ja sobie łowię cały czas rybki, mam trzy te, właśnie e, rybeczki szare. One mają naprawdę duży procent na wydropienie, dlatego no, myślę, że to, ta informacja się przyda, bo jak widzicie, one ciągle lecą. A wiadomo, że z tych fishing spotów, no tą niebieską rybę jest najciężej złowić. A jeśli byście chcieli robić, właśnie, quest'a łowiąc, właśnie tą pomarańczową i niebieską, no to oczywiście można, może się udać, no ale to trzeba mieć szczęście a złowienie właśnie jednej ryby z tego fishing spota, pamiętajcie właśnie żeby gdzieś się przy tym fishing spocie osiedlić czyli po prostu lecie na kat tutaj ja polecam tą miejscówkę, widzicie sobie z fishing spota coś, no i potem po prostu łowimy sobie e, na przykład te zwykłe szary ryby, taki jest właśnie ode mnie tip, dajcie znać właśnie czy może wam się przydało czy na kat nie mieliście problemu z tym questem jestem mega ciekaw, e, mam nadzieję że te moje informacje się komuś przydadzą, bo jak widzicie naprawdę procent, sami widzicie jak jest na tą niebieską rybkę jest naprawdę no troszeczkę różniczy a także ja rekomenduję te szare. No i co, jeśli wam mogłem, pamiętajcie o Subiku, łapersce w górze. Dajcie znać, czy wytrzymajcie do końca. No i pamiętajcie również o kodzie Seikamstar, przy zakupach, który jest w opisie i na ekranie. Bardzo dziękuję, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć!